nie jest łatwo, ale jakoś w miarę szybko łapię. Jak jestem po prostu na treningu, to się skupiam tylko na tym i staram się jak najwięcej chłonąć i jak najszybciej się wszystkiego nauczyć. Zresztą teraz mamy trochę więcej czasu, bo na Wszystkich Świętych nie ma odcinka, więc mam nadzieję, że wszystko ogarnę i nauczę się w porę. Umówmy się, idziesz jak burza, no przecież już się rozpisują, że idziesz po zwycięstwo. Jaki jest twój stosunek do tego, jak ty na to patrzysz, czy widzisz w ogóle tą, tak, mam szansę? Wiesz co, i tak już to jest 8 odcinek przed nami, więc i tak uważam, że bardzo wszyscy daleko zaszliśmy. Wiadomo, że ja bym chciała jak najdalej dojść, bo mam taką radochę z tego. Tyle mi szczęścia daje ten taniec i po prostu czuję się świetnie w tym programie i chciałabym dobrnąć do końca. Tak po prostu sama i dla siebie, i dla Jacka. Oczywiście dla Jacka chciałabym wygrać. No bo nie po to tyle wkłada, wiesz, pracy i energii w nauczenie mnie, żeby to poszło na marne, ale to i tak nie poszło na marne już, bo mamy tyle przepięknych pamiątek w postaci tych wszystkich naszych tańców, które są nagrane. Program nam daje takie możliwości, że to wszystko pięknie wygląda, że się czułam i jak w bajce wielokrotnie, ale też miałam możliwość w jakieś inne, kompletnie różne kobiety się wcielić, taneczne. No i super, i cieszę się, już się cieszę.